Chyba wszyscy znamy obraz Jezusa Miłosiernego z krakowskich łagiewnik i podpis pod nim: Jezu, ufam Tobie. To zdanie wiele osób zabiera ze sobą na cały dzień jako akt strzelisty, powtarza je wielokrotnie w różnych sytuacjach dnia. A dzisiejszą Ewangelię można streścić w odwróceniu tych słów: Jezus ufa mnie. Potwierdzeniem tego jest to, że w przypowieści gospodarz powierza swoim sługom wiele talentów, zależnie od tego, ile każdy był w stanie przyjąć. Pomyśl o tym wszystkim, co, co otrzymałeś, począwszy od daru życia, od daru wiary, od osób, które są obecne w Twoim życiu, od talentów, od darów duchowych. Skoro masz to wszystko, to jest to znakiem, że Pan Bóg Tobie ufa. Ufa, że jesteś w stanie wykorzystać to do pomnażania dobra, żeby z tego wynikło jeszcze więcej. I to zaufanie jednocześnie jest łaską, która uzdalnia do wykonania misji, która jest nam powierzona. Skoro Bóg Tobie zaufał, to znaczy też, że jest przekonany, że możesz wypełnić ta misję, która jest przed Tobą. Może pomyśl dzisiaj o tym, co Cię czeka w najbliższych dniach, o tych zadaniach przed Tobą i powtarzaj sobie te słowa. Jezus mi ufa, i On mnie przez to przeprowadzi.